To my jesteśmy tutaj w naszym pomieszczeniu, w którym teraz mamy przebywają z dziećmi. Widzimy małego Aslana, który jutro tylko wybiera się ze swoją mamą do domu. I to jest nasza kochana mama Florin. Aslan urodził się miesiąc ponad temu, dokładnie 24 grudnia. Był jednym z dwóch bliźniaków. Miał siostrę bliźniaczkę, która niestety po 5 dniach odeszła. Najprawdopodobniej to były już takie zmiany wewnętrzne, którym nie dało się, nie rozwinięte po prostu jeszcze do końca narządy, którym nie dało się już nic więcej zrobić z naszej strony. A Aslan ważył, jak dobrze pamiętam, chyba 1,4 kg. I po drodze też walczył, bo walczył z malarią, walczył z gorączką. Pamiętam sytuację, kiedy siedzieliśmy u nas w mieszkaniu na podłodze i razem się modliliśmy. Ale Florin od samego początku bardzo nam ufała. Bardzo mogliśmy też liczyć na jej wsparcie. I w ogóle to jest mama, która zgodziła się na to, żeby jej pokarm dostawały też, bo miała go bardzo dużo. Dostawały inne dzieciaczki u nas na oddziale, których mamy walczyły jeszcze wtedy z pokarmem. Także dla nas to jest prawdziwy cud i wielkie szczęście. I bardzo będziemy tęsknić za małym Aslanem. Prawda, Lili, że będziemy tęsknić? Lili, będziesz tęskniła za Aslanem? Tak, Lili będzie tęskniła, my też będziemy tęsknić. I to są kolejne takie historie, które nas bardzo przekonują o tym, że naprawdę ta pomoc jest potrzebna i ważna.